jesteśmy, zaczynamy! Mamy osoby, bo ja też bym nie zdołała wszystkiego zrobić. U mnie też za dużo emocji. Cześć, cześć, cześć dziewczyny! Cześć, ja jestem Ola. Cześć. Cześć. Cześć, Ola. Chodź. Dzień dobry. Tutaj jakoś damy radę. Od razu elegancko to wszystko sobie notuję. Cześć. Cześć. O 7 rano pisze, że już jedziecie, to ja nie wiem, co wy jedziecie przez Wrocław, tutaj jechałyście. Jesteśmy na pierwszym historycznym spotkaniu Aironek. Za chwilę zaczynamy poznawanie się. Usiadłyśmy w takim dużym kręgu, żeby każda powiedziała coś o sobie, bo to jest bardzo ważne, żeby poczuć tę atmosferę. I zaraz po tym poznaniu przechodzimy do ćwiczeń. Ale najważniejsze, zobaczcie, jakie koszulki przygotowały Aironki. Żelazne dziewczyny, Ola Żelazo i wszystkie takie mamy. Za chwilę zobaczycie na filmie. Będzie się działo, będzie moc. Zapraszamy do oglądania. Co czujesz? Mam w sobie tyle emocji, mam w sobie tyle pasji, że po prostu chodzę z takim zacieszem na buzi. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, to bez dwóch zdań. Chodź do mnie, Karola, chodź, chodź, chodź. I moja kochana Karolcia, która właśnie przygotowała te koszulki i dzięki takiemu wsparciu, jakie tutaj czuję na każdym kroku, w każdej z was, to mi się chce robić wszystkiego bardzo dużo. Tak, to fajnie. Dziewczyny, ja jestem Ola Żelazo, a wy jesteście żelaznymi dziewczynami. Jakbyście nie wiedziały, to ja tak przypominam. I spotkałyśmy się tutaj w gronie żelaznych dziewczyn i ja bardzo chciałam podziękować Karola za te wspaniałe koszulki, które przygotowałaś. No, serce moje się tak raduje. Ja mam w sobie tyle emocji i pasji i sorry, ale ja nie potrafię tego schować w sobie. Ja po prostu nie umiem. No, ja może powinnam być bardziej powściągliwa. Powinnam wam mówić o tym, jak pracować barkiem cały czas, jak pracować biodrami, która z was dobrze siedzi, a która źle, ale o tym będziemy mówić zaraz, więc specjalnie przyniosłam bolstery, dlatego żebyśmy mogły się od razu zacząć wyciągać z kręgosłupa, czyli siadamy tak, żeby osadzić guzy kulszowe, czyli to są takie wystające kości na naszych pośladkach. Siadłyśmy w takim okręgu, bo chciałam, żebyśmy się sobie przedstawiły, bo my się znamy z grupy, z Facebooka i to jest w ogóle wspaniałe. I no, nie wiem, jak to zabrzmi, ale kurczę, ja cały czas chodzę z tą komórką, jak taki troll normalnie, z takim zacieszem na twarzy. Jak ja czytam to, co wy piszecie, to jest dla mnie, to jest dla mnie coś tak miłego, coś takiego, co mi daje taki power i taką energię, że nawet myślę, że mój mąż nie jest w stanie, ja nie jestem w stanie mu tego słowami przekazać, że takie rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że wy mnie lepiej rozumiecie, ale z tego, co czytam i widzę, to tak, to jest taka fajna więź między nami.
zaczęłam po 50, po menopauzie, od power jogi i na początku tylko marzyłam, żeby dojść do domu. Z Olą ćwiczę mniej więcej tyle czasu, ile mieszkam w Londynie, czyli około 3 lata. Ćwiczę od 2 lat. Olę maltretuję na macie od jakichś 2,5 roku. Treningi z Olą przede wszystkim pozwoliły mi trochę zmienić myślenie i zamiast katować się, bo zjadłam ciasto, zaczęłam akceptować siebie i robić to dla siebie. Na tym kanale myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie i to jest właśnie najbardziej fantastyczne, że mogę zaprosić do ćwiczeń mamę, mogę wyciągnąć matę i wyciągnąć moich dziadków i mówię, chodźcie, ćwiczymy wszyscy razem. Treningi z Olą przede wszystkim oprócz efektów fizycznych, takich jak wysmuklenie ciała, dużo pewności siebie, dały mi dużo pozytywnego myślenia. Na pewno też lepsze poznanie swojego ciała, swoich możliwości, też robienie sobie jakichś wyzwań, przekraczanie swoich granic. Treningi z Olą dają mi spokój, treningi z Olą dają mi wyciszenie. Doskonale wpływają na sylwetkę. Treningi pozwalają mi się skupić na jednej rzeczy, bo ja jestem takim człowiekiem, że mnie jest wszędzie pełno. No jak robię trening, no to skupiam się jakby na jednej rzeczy. Mogę się wyciszyć, zrelaksować, wychillować. To jest niesamowite przeżycie, niesamowite uczucie. Tak naprawdę jesteśmy dla innych, poświęcamy czas pracy, swojej rodzinie, ale 5 minut poświęcone dla siebie daje naprawdę dużo. Poczułam taka się bardziej pewna siebie. Coraz bardziej odkryłam swoją kobiecość. No lepsze samopoczucie, chyba mózg mi lepiej pracuje, ale dotlenienie i w ogóle. I ona ma strasznie dużo fajnych 20-minutowek i 10-minutowek, które są po prostu rewelacyjne, kiedy masz tylko pół godziny. Oj, poleciłam już bardzo wielu osobom. Także ze względu na to, że bardzo dobrze tłumaczy. No, sporo osób ma jednak problemy z kręgosłupem. I wykonując ćwiczenia w domu, a mało mamy czasu, no można sobie krzywdę zrobić, jeżeli te ćwiczenia nie są dokładnie wytłumaczone. I myślę, że dzięki tym ćwiczeniom jestem innym, lepszym człowiekiem.